unikalna receptura, znakomite pobudzenie i maksymalna pompa mięśniowa od najsilniejszych w Polsce. Sprawdź na realfarm.eu. Polecam Mateusz Kieliszkowski. Polecam Krzysztof Radzikowski. Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś będzie trening kulturystyczny, zrobimy plecy oraz łapy. Zaraz zaleję przedtreningówkę i jedziemy. Jeśli macie zamiar kupić, zamówić suplementy firmy Real Farm, bardzo zapraszam do skorzystania z mojego kodu rabatowego Mateusz20. Na dole w opisie znajdziecie ten kod. Zaczynamy od wyciągu górnego szerokim chwytem. Tak jak tutaj, z racji tego, że martwy ciąg robiłem ostatnio w poprzednim treningu całkiem osobno, dzisiaj nie zrobię martwego ciągu, zrobię głównie maszyny, typowy trening taki kulturystyczny, żeby się spowodować, żeby się poruszać, ponieważ no nie mam okazji naprawdę w ciężkim okresie przygotowawczym do zawodu strongman, nie mam okazji szykować się, znaczy trenować, ruszać się na takim właśnie sprzęcie zwykłym fitness, a naprawdę mi tego brakuje, brakuje mi tych innych ćwiczeń, więc nadrabiam to w inne dni, takie właśnie jak dni wolne, więc po tym treningu wcale nie będę zmęczony, po prostu będę się lepiej czuł. W tym ćwiczeniu wykonam 4 serie po 12 powtórzeń z jednym już ciężarem takim ostatecznym, czyli założę prawie wszystko na wyciągu. Tak, żeby po prostu się nie zmęczyć, a żeby poczuć te mięśnie, jak one działają. A teraz odnośnie moich zawodów. Wiem, że World Strongest Man ma się odbyć, dostałem już wstępne informacje na temat wizy, więc 11 listopada prawdopodobnie wystąpię. W 100% jeszcze nie możemy być pewni, czy to wszystko się odbędzie na bank, ponieważ nie wiemy, co może stać się na świecie w sprawie tego wirusa, więc to tak jakby na 90% prawdopodobnie ma się odbyć. Z tego, co dziś widziałem, również Arnold Classic w Columbus ma się odbyć. Będzie to pierwszy weekend marca, więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że będę mógł tam jechać, będę mógł wystartować i walczyć o jak najlepszą lokatę. Dobra, lecimy z drugim ćwiczeniem. Będzie to podciąganie na drążku wąskim chwytem. Jeśli coś technicznie nie będzie szło, to proszę się nie śmiać. Wagę mam dość sporą, 150 kg, jest mi trochę ciężko, ale staram się, walczę. Będę się podciągał, spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Kiedyś robiłem ten chwytem normalnie, tak jak tutaj. Ale jak się podciągam, boli mnie bardzo w łokciu przy tej górnej fazie tutaj. Mhm. Więc nie chcę tego nadwyrężać, bo ponieważ później te 2-3 dni będę znowu się męczył z bólem, więc nie chcę tego. Zacząłem robić wąskim, nie boli mnie, wiadomo, delikatnie czuję, ale nie przeszkadza mi to na drugi dzień w innych ćwiczeniach, więc będę robił to. Wiem, że drążek jest najlepszym ćwiczeniem. Nie zastąpi tego żadna maszyna fitness, nie wiadomo jakaby nie była, jakiej firmy, jak profesjonalna. Drążek jest najlepszy ze wszystkich, więc wolę praktykować to niż jakiekolwiek inne sprzęty. Jest ósemeczka, fajnie, dość sprawnie. Jeszcze raz takie dwie serie, jak wyjdą, to będzie cudownie. Kilka lat temu, jak jeszcze nie miałem tej siłowni, nie miałem nawet drążka, nawet takiego jak teraz, najprostsze urządzenie, ale nie miałem tego. Próbowałem to robić w taki sposób, że braliśmy koparkę, robiliśmy wysięgnik bardzo wysoko, na 2,8 metra, na górę kładłem sztangę i w taki sposób się podciągałem. Poza tej sztandze, która wisiała na koparce. Gdzieś mam jeszcze stare zdjęcia. Fajnie, fajnie wtedy było, takie pierwsze początki. Później jakoś mi się udało to wszystko dorwać i teraz tak sobie radzę. Zrobiliśmy dwa ćwiczenia.
Teraz będziemy robić, będę robił wiosłowanie hantlami należąco, nie robię tego w opadzie, robię należąco, żeby po prostu na grzbietu nie męczyć. Po 40 kg hantelek wystarczy, więcej nie chcę, nie potrzebuję, wystarczy mi to, żeby je wyczuć. Bardziej robię takie, żeby, takie pompowanie niż szarpanie się na tym ciężarze, więc myślę, że to jest wystarczające. Siłownia jest dodatkiem przed zawodami, tylko dodatkiem. Na off-season siłownia jest podstawą, robię cały czas tylko siłownię, w ogóle nie ruszam sprzętu. Teraz sprzęt jest moim priorytetem. Mam do nadrobienia mnóstwo zaległości, no ponieważ byłem po operacji i tak naprawdę muszę cały czas pracować na sprzęcie, żeby to po prostu siłę odbudować. Oczywiście martwy ciąg, przysiady ze sztangą, to są ćwiczenia, które robię na siłowni i robię je siłowo, oczywiście. Ale takie właśnie jak wiosłowania, czy jakieś klatkę piersiową, czy no nie wiem, triceps, biceps, nie robię tego typowo siłowo, robię to tak bardziej na wyczucie, żeby ten mięsień poczuć. On musi ten mięsień również pracować, ponieważ no nie mogę go tak zostawić i on musi być wytrenowany. Musi być przygotowany również do jakiegoś tam dźwigania, ale nie do ekstremalnego. Nie, po prostu nie będę robił bicepsów hantlami po 80 kg. Wystarczy im po 40 i to jest w zupełności wystarczające. Kolejne ćwiczenie, już czwarte, przyciąganie drążka tego maszyny do brzucha. Fajne ćwiczenie, które zawsze robiłem, więc lecimy. Dobra, w piątym ćwiczeniu i rozciągnę plecy najszersze grzbietu, tym oto wyciągiem górnym. Też nie będę tutaj się szarpał, bardziej wszystko będzie na wyczucie robione niż jakoś tam siłowo. Więc do dzieła. Plecy zrobione, dość fajnie spompowane, fajnie się czuję. Teraz zrobimy trzy szybkie ćwiczenia na biceps. Będzie to unoszenie hantelek stylem młotkowym, później na gryfie łamanym i troszkę dobijemy na wyciągu. Kiedyś, zanim zacząłem naprawdę strongman, trenowałem tylko siłownię, ponieważ fascynowali mnie kulturyści. Później to się pokazał mi Ronnie Colemana, to była już masakra, człowiek nad człowiekami. I na początku myślałem, że oni są wszyscy wielcy, ogromni, wysocy. Potem się okazało, jak spotkałem Kaja Greena na żywo w Columbus, okazało się, że facet ma 1,60 m parę wzrostu i cały ten czar prysł. Ale jeszcze do tego momentu, no, potem już zobaczyłem po prostu nawet ich wymiary na internecie, wszystko było napisane, że oni są dużo, dużo, dużo niżsi. Kiedyś fascynowałem się bardzo kulturystyką i myślałem, że będę szedł w tym kierunku. Chciałem być bardzo silny na siłowni, chciałem wyciskać bardzo dużo na klatkę piersiową, robić na martwy ciąg, nie wiadomo jakie ciężary oraz na przysiad. Później z czasem jakoś mi to przeszło, no bo wiedziałem, że z moim wzrostem byłoby cokolwiek ciężko w tym sporcie zdziałać. Do tego trzeba mieć specjalną dietę, trzeba być naprawdę systematycznym, a to nie dla mnie, ponieważ ja nienawidzę pilnować jakichś kalorii, liczyć czegoś, jeść na czas. Lubię jeść to, co lubię jeść i jakoś nie wyobrażam sobie, aby to wszystko zmienić. I później poszedłem w drogę strongman, ale zanim to jeszcze oglądałem wszystkich kulturystów i czerpałem mnóstwo inspiracji z tych filmików. I po prostu każdy kulturysta, tak jak kiedyś widziałem, każdy miał inny styl treningu, każdy podnosił inaczej na bicepsy. To jest, niby się podnosi na bicepsy hantelki, ale to jest różne style dźwigania. Na inne ćwiczenia, już na plecy, na martwy ciąg, przysiady, każdy zawodnik robi inaczej, innym rozstawem i różne mięśnie angażują, więc dużo się nauczyłem właśnie z takich właśnie filmików. Bardzo, bardzo dosadnie to dośledziłem, bardzo uważnie, spędzałem mnóstwo czasu przed komputerem. Po prostu mnie to fascynowało i tak naprawdę z tego czerpałem takie główne źródło wiedzy. Kiedyś w tym ćwiczeniu unosiłem hantle po 70 kg. Był nawet taki czas, za czasów młodości. Teraz nie wyobrażam sobie, żebym w ogóle takie coś chyba dźwignął.
Dobra, jedziemy z drugim ćwiczeniem na gryfie łamanym. Oparciu zrobię do ćwiczenia. Najlepszą sylwetkę miał bezkonkurencyjnie Mariusz Pudzianowski. Wyglądał rodem jak prawdziwy kulturysta, więc tego żaden strongman nie miał, chyba nie ma i raczej chyba takiego kolejnego mieści być nie będzie. Jest jeszcze Larry Wills, który dźwiga bardzo, bardzo ciężarowo i również kulturystycznie. Próbował coś tam w strongmanie, ale no nie wyszło. Nie wszystko da się jednak robić. Więc była to jedna osoba, która mogłaby się zbliżyć sylwetką do Mariusza Pudzianowskiego. Jednak tam nawet tymi mięśniami bardzo podobnie wyglądali. Tą tkanką tłuszczową siłowo Larry Wills jest piekielnie silny, lecz strongman to jest inna dyscyplina. Dużo ludzi go stawiało, myślało, że po prostu gościu wystartuje w strongmanie i działa cuda, ale na to trzeba kupę lat doświadczenia, kupę lat dźwigania, ponieważ to nie jest tylko sztanga i martwy ciąg przysiady. Tam dochodzą różne inne rzeczy, inne chwyty, inne konkurencje, więc to nie jest tak hop, przeskoczyć sobie z ciężaru, z siłowni na strongmana i bić wszystkich zawodników. Dobra, ostatnie ćwiczenie, wyciąg górny na biceps, trochę na dobicie, lekki ciężar, wciąż lekki, cały czas lekki, działamy. Jak sądzisz, kto ma największy biceps w Polsce? Myślę, że teraz ze strongmanów na pewno Krzysztof Radzikowski. Kiedyś wiem, że Bartłomiej Górba, jak był w formie, w takim gazie, jak był na masie, miał dość sporo. Robert Burnejka jako kulturysta będzie miał. Ale wiem, że Irek Kuraś miał kiedyś chyba najwięcej. 60 plus już było tam nawet, bo nie chcę skłamać, ale było chyba najwięcej. To był rekord Polski wtedy w łapie. Wtedy jak był jeszcze w warce strong. Za czasów młodości. Teraz to Irek, który się skurczył. Wiadomo, jest po 40. Ale wydaje mi się, że wtedy on miał największy, a teraz jest to chyba Krzysztof Radzikowski. A jeżeli chodzi o pro zawodników na świecie, jak sądzisz, kto ma największą łapę? Kurczę, ciężko było zmierzyć, bo ogromną łapę ma Hafthor Björnsson, tylko że on ma strasznie długą tą rękę i to inaczej te mięśnie wyglądają. Brian jest dość spory, no spory, Brian jest przeogromny, ma 205 kg albo czasem więcej. Więc nie wiem, trzeba by naprawdę się kiedyś wybrać z miarką i komisyjnie to wszystko pomierzyć. Lalas, krótka ręka, strasznie wielka, więc ciężko powiedzieć, ale tam są wyniki też koło 60, coś mi się wydaje, więc ja się nie mam z czym porównywać ze swoją Witką. Więc na pewno są to wyniki koło 60 cm, ciężko stwierdzić. Po prostu trzeba było po prostu każdego posadzić tak krześle. Wyciągnąć łapę i mierzyć. Właśnie zakończyłem swój trening pleców oraz bicepsów. Widzieliście wszystkie moje ćwiczenia, jakie zrobiłem. Jeśli macie ochotę zobaczyć więcej filmików, bardziej kulturystycznych, dajcie znać w komentarzach. Może zgram się w końcu z Krzysztofem Radzikowskim i w końcu coś nagramy wspólnego. Może jakiś trening na siłowni, niekoniecznie musi być to już strongman. Z Konradem mam kilka wideo, ale nie jest to już, nie są to treningi, więc dawajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam.